dużo osób czeka na autobusy, nieraz w takiej porze zimowej chociażby, to może sobie zajść, coś zobaczyć. Oczywiście dla wszystkich firm, co tutaj jest, to bardzo dobra lokalizacja, bo oczywiście ktoś zajdzie, może coś zobaczyć, coś kupić. Tak więc myślę, że to dobry pomysł. Myślę, że nie, ponieważ jest wystarczająco galerii w Białymstoku i ostatnio powstała Galeria Jurowiecka i tam też są trochę pustki. Więc myślę, że nie za bardzo to wypali. Lokalizacja bardzo dobra, autobusy blisko, wszystko, dojazd, parkingi są bardzo dobrze. Dużo galerii jest, ale nowe sklepy jakieś, których nie ma w centrum, takie jak sklep zoologiczny, tak jak tutaj jest, to nie ma tak w centrum miasta, tak? Uważam, że bardzo dobre miejsce. Tutaj w okolicy nic takiego nie ma, więc uważam, że to jest jak najbardziej odpowiednie miejsce. Ja najczęściej używam, chodzę do Koflandu. No i tutaj dla dzieci kupuje się tam różne dla wnuków, wie pani, tam ubrania czy tego. To do Pesco tam chodziliśmy. Leonet. Tak, jest gdzieś na Andersa chyba, no ale to taki punkt raczej mało znany, tak? Natomiast tutaj bardzo dobra lokalizacja. Jedynie ludzie będą zajeżdżać dalej do Kauflanda, może do Neonetu. Wszystko to samo, co było wcześniej. Nic nowego.